Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Szlagowski. Będę miał przyjemność prowadzić w imieniu Teologii Politycznej dyskusję na temat książki Tomasza Stefanka Być albo nie być, szkice o podmiotowości. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do dyskusji panu redaktorowi Bronisławowi Wilcztajnowi i panu profesorowi Dariuszowi Gawinowi. Proponuję taką formułę, w której najpierw bym zadał panom, gościom pytania, a potem byśmy przeszli do rozmowy jeszcze z autorem. No i pierwsze pytanie bym chciał do profesora Gawina skierować, bo wydawnictwo Teologii Politycznej jako jedno z pierwszych środowisk zajęło się tematem podmiotowości. Tak? Ten zbiór tekstów jest poświęcony właśnie, ten Być albo nie być, i podtytuł Szkice o podmiotowości. I teraz, jak patrzymy sobie na tę okładkę tego zbioru, to widzimy na niej przerobioną fotografię Zamku Królewskiego Warszawskiego z roku 1939, jakby zamku, który płonie. I no, razem z tym tytułem Być albo nie być, to jest dosyć jakby ostateczny sposób postawienia pytania o podmiotowość i takie osadzenie go w tym w tych ćwiczeń z podmiotowości, jakie, bo tak możemy spojrzeć też na ten zbiór w takim kontekście. Dobry wieczór Państwu. Najpierw chciałem pochwalić książkę, bo to jest bardzo dobra książka i wszystkich zachęcam do jej czytania. Że jest dobra w sensie intelektualnym, to jest jasne, ale ona ma jeszcze jeden taki walor, który osobom, które piszą teksty, które są niełatwe tak bardzo na pierwszy rzut oka, ta cecha, o której myślę, nie jest taka oczywista, to znaczy te teksty są dobrze napisane, co jest wielką zaletą w przypadku autora, który jest młody, jeśli tak mogę do ciebie powiedzieć, prawda? Może to się bierze stąd, że poznaliśmy się kilkanaście lat temu, więc jakoś ten czas tak niepostrzeżenie minął, ale w każdym razie to jest dojrzałe pióro i dlatego warto po tę książkę sięgnąć, ponieważ rzeczy, które są głębokie, powinny być także klarownie przedstawiane. A często jest tak po różnych stronach debaty publicznej, że nieumiejętność pisania skrywa płytkość myśli, gdzie rzeczy są przesadnie wydziwione, skryte za jakimiś słowami pożyczonymi z bieżących mód intelektualnych. I tutaj w tym sensie Tomek sięga do tradycji klasycznej, jakby biorąc w nawias to wszystko, co się dzieje w kulturze XX wieku, gdzie pełno pojęć jest tasowanych, one są, nie wiem, w 60-tych latach, na przełomie lat 50-tych, 60-tych, to był egzystencjalizm, strukturalizm, te mody jakby tak przychodzą i spływają. I potem tylko ludzie, którzy się zajmują historią intelektualną danego stulecia, potrafią w ogóle wiedzieć, o co chodzi. Ponieważ autor sięga do tej tradycji źródłowej i czyni to w sposób klarowny, to wydaje mi się, że te teksty się będą broniły także za jakiś czas. I teraz pytanie o podmiotowość. W tej książce jest bardzo ciekawy tekst o Mochnackim i jest to w ogóle cechą tej książki, że ona potrafi sięgać do źródeł albo już dzisiaj uznawanych za historyczne, albo nieoczywistych, bo jest na przykład też bardzo ciekawy tekst o Iwaszkiewiczu. A z drugiej strony są teksty, cały wielki blok tekstów, nie wiem, może będzie okazja porozmawiać o Ameryce, bo tak naprawdę zajmowałeś się straussistami w różnym wymiarze, bo i Blumem, i Straussem. A dzisiaj w czasach, kiedy tak naprawdę całą lewicę i liberałów amerykańskich od New York Timesa po wszystkie portale polityczne do białej gorączki rozpala myśl o tym, że Bannon, czyli założyciel i szef portalu alt-rightowego, jak to się trzeba nauczyć tego słowa, bo to będzie teraz często chodziło, alternative right, czyli alt-rightowego, Breitbart został jedną z dwóch pierwszych nominacji nowego prezydenta amerykańskiego. To stosunek konserwatystów do alt-rightu będzie jednym z tematów, moim zdaniem, najbliższych debat intelektualnych. Przepraszam, bo odbiegłem za daleko od
Dużo miałem myśli na temat tej książki, odbiegłem od pytania o podmiotowość. Podmiotowość jest tutaj interesująca, dlatego że tak, rzeczywiście w teologii politycznej pierwsi zaczęliśmy pisać o podmiotowości, chociaż słowo przecież nie jest nowe. I w czasach pierwszej Solidarności opozycji mówiono o podmiotowieniu społeczeństwa. Tak naprawdę tutaj podmiotowość odnosiła się do państwa i do wspólnoty politycznej już w warunkach wolności. A Tomasz sięgnął do tego pojęcia poprzez postać Mochnackiego, co jest o tyle interesujące, że wskazuje na pewną okoliczność stale obecną w polskiej historii. Znaczy coś, co ja nazwałem prześwitem ontologicznym tego, że Polaków może nie być. I to było motto, które wziął z Szekspira Mochnacki do swojego wydawnictwa z czasów Powstania Listopadowego, ale nie jest to ramota historyczna, dlatego że tego uczucia przygodności, a nie konieczności losu Polski w dziejach świata i takiego prześwitu pomiędzy byciem a niebyciem doświadczyliśmy 10 kwietnia 2010 roku, gdzie jakby podstawowe uczucie, pomijam bardzo ważne i kluczowe uczucia ludzkie, wstrząs wywołany tym, że zginęło bardzo wielu ludzi na czele z głową państwa i z tyloma ważnymi osobami. To była groza z tego, że to, co się miało nie powtórzyć, znowu się powtarza, ponieważ katastrofa smoleńska była parabolą unicestwienia państwa polskiego tak naprawdę. I to było wstrząsające uczucie, które ludzi gnało na krakowskie przedmieście w 2010 roku. To doświadczenie powraca w Polsce w takiej czy w innej postaci, jakby nie ma bardziej dojmującego obrazu tego dylematu niż płonący Zamek Królewski we wrześniu 1939 roku. Zamek, którego zresztą potem komuniści nie chcieli odbudować długo, bo jest symbolem właśnie polskiej podmiotowości, tego wszystkiego, co w naszym godle niesie idea korony, którą nosi orzeł. Tego, że to jest suwerenne, podmiotowe państwo. Gwoli wyjaśnienia kategoria podmiotowości była szersza od pojęcia suwerenności, które jest formalno-prawne. Podmiotowość zakłada także pewne współdziałanie i wolę bycia podmiotem, które jest nieprzynależne tylko instytucjom, ale na przykład elitom intelektualnym, które działają w sposób solidarny, jeśli tak można powiedzieć, każdy, kto miał do czynienia na przykład z Niemcami jako wspólnotą polityczną, widzi, że Niemcy potrafią się orkiestrować. Rozmawiając z dziennikarzem niemieckim, dyplomatą niemieckim, naukowcem niemieckim, rozmawiamy w gruncie rzeczy z przedstawicielami tej samej wspólnoty politycznej, którzy działają solidarnie i się orkiestrują w stosunku do zewnętrznego świata. I to była taka myśl, że Polakom często tego brakuje. Jeszcze jeśli mógłbym dopytać, tak, bo mamy za sobą ćwierćwiecze III Rzeczpospolitej, jakby ta myśl o powrocie, czy jakby o wykorzystaniu pojęcia podmiotowości pojawiła się przed paroma laty, tak? Jakby rozumiem, jakaś wynikała z konstatacji, że niepodległość bądź suwerenność, jaką budujemy, że jej brakuje pewnych terminów do opisu koniecznych warunków, rozwoju wspólnoty, no właśnie do czego? Do budowania momentu, to słowo jest wieloznaczne, ale tutaj ono nie używam go w znaczeniu groźnym, do budowania momentu siły. Polacy, to też był wątek, który się pojawiał w publicystyce ludzi związanych z teologią polityczną, Polacy nie umieją przytrzymywać mocy. My produkujemy moc w pewnych warunkach, a stare, wielkie narody mają instytucje, pamięć instytucjonalną, która pozwala im przytrzymywać moc. Polacy tak naprawdę w pewnym sensie III Rzeczpospolita była budowana w taki sposób, że była modernizacja lat 90. była lokalną wariacją na temat końca historii. Polacy myśleli, że dopłynęli ten maraton pływacki, jakim były polskie dzieje, i mogli wyjść już na brzeg, odpocząć, opalać się i zająć się piciem, że tak powiem, drinków i kolorowych soków, ponieważ to wszystko, co strasznie już się skończyło, a teraz możemy konsumować to, że jest spokój. Natomiast historia jest raczej rwącym strumieniem wydarzeń, który przynosi możliwości i zagrożenia. I tak naprawdę koncentracja
żeby maksymalizować korzyści, oddalać od siebie zagrożenia, ta koncentracja umysłu i woli wymaga stałego skupienia i w pewnym sensie pojęcie podmiotowości było trochę przeciwstawiane tej atmosferze poprzednich rządów, które, to wszyscy wiedzą oczywiście, ta ideologia ciepłej wody w kranie, którą Robert Krasowski nam wymyślił, ale zideologizował w ten sposób pewien sposób myślenia szeroko rozumianych, nie chcę używać tego słowa w takim sensie, w jakim ono dzisiaj funkcjonuje po prawej stronie, liberałów, bo to może też jest temat na rozmowę o twojej książce, że tak naprawdę trzeba myśleć już do przodu, tak jak w czasach, kiedy była ciepła woda w kranie, myśleliśmy o podmiotowości, tak dzisiaj w warunkach wzrastającego chaosu na świecie powinniśmy myśleć o warunkach przyszłej epoki stabilizacji, w której elementy konserwatywno-liberalne czy liberalne też będą nieodzownym elementem, a to, co piszesz we wstępie, że liberalizm, który zadałby sobie pytanie o to, że był nadmiernie zobsesjonowany, jeśli tak można powiedzieć, pacyfizmem oraz niechęcią do religii, to jest coś, co konserwatyści mogą wnieść do tej debaty i zbudować przyszłe warunki ustabilizowania tego świata, w którym żyjemy jako część Zachodu, bo wchodzimy ewidentnie w fazę turbulencji, które w końcu prędzej czy później się kiedyś skończą. Jak nie skończą się za 5 lat, to się skończą za 15, jak nie za 15, to za 20, ale wyłoni się jakaś nowa rzeczywistość Zachodu i warto też myśleć już na przyszłość, bo fazę twórczego chaosu już żeśmy osiągnęli. O niej można było twórczo myśleć w czasach, kiedy była ciepła woda w kranie. Teraz już mamy fazę twórczego chaosu, wobec tego myślmy o przyszłych warunkach ustabilizowania i Polsce w warunkach tego ustabilizowania Zachodu, który wyjdzie z tej fazy zapoczątkowania przez wszystko to, co się zaczęło od 2008 roku. Więc podmiotowość, wielki temat, ważny. I ważne też, że tutaj przywołany w tej książce przez Mochnackiego, który jest no, zawsze wart czytania. Dziękuję. Panie redaktorze, to może w tym momencie pytanie do pana. Uczestniczy pan, znaczy, z jednej strony obserwuje, ale z drugiej strony jako publicysta i pisarz, bo te wątki również pojawiają się w pana powieściach, w debacie intelektualnej, jakby, no, niepodległej Polski i o sposobie, o jej formule, w jakim ona właśnie tę tak naprawdę podmiotowość, jak sądzę, powinna osiągać. Tak? Gdyby pan tak miał okazję, możliwość spojrzenia wstecz z jednej strony i zastanowić się, jakby jak jesteśmy pozycjonowani w tym momencie, jeżeli chodzi o ćwiczenie się w podmiotowości jako wspólnota Polaków. Dziękuję. Ja też powinienem zacząć. Szczerze od gratulacji autorowi, to jest bardzo interesująca książka. Pojawia się taki nowy głos. Nie będę zastanawiał się, na ile młody, bo to teraz różne rzeczy znaczy, ale z pewnością nowy głos, człowiek, który jest głęboko osadzony w tradycji, erudyta, umiejący pisać i myśleć przede wszystkim. Ta zresztą książka na te dwie części dzieli, ta pierwsza jest o Polsce, druga jest dużo szersza i to jest bardzo ciekawe. Druga dotyczy relacji między filozofią a polityką, bardzo ogólnie rzecz biorąc. Tam są również między filozofią a konserwatyzmem i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że warto byłoby o tym wszystkim porozmawiać, bo są to tematy bardzo nieprzemyślane, a one teraz uzyskują nową aktualność w nowej konfiguracji, bo ja myślę, że tutaj, proszę bardzo, jednak się będziemy różnić, że my na pewno wchodzimy w fazę głębokich turbulencji, głębokiego zamętu, który zmieni dość zasadniczo status quo. I wcale nie wiemy, jak on się zmieni. I no, myśleć o przyszłej stabilności jest o tyle trudno, że ja mam zielonego pojęcia, jak ta stabilność będzie wyglądała. Dariusz Gawin mówi, że no jak ten Zachód już, no ja nie wiem, jaki ten Zachód będzie i czy ten Zachód będzie. Na przykład, czy będzie zachodnia Europa. Tego wcale nie wiemy, czy będzie zachodnia. Ja nawet myślę, że wyjątkowej jesteśmy w sytuacji, że może się zdarzyć, że Europa będzie na wschodzie, a na zachodzie już nie będzie Europy. To też jest możliwe. Ja nie twierdzę oczywiście, że tak będzie. Ale pana pytanie było, jeżeli pan mu wróci, bo to jest takie podstawowa rzecz, podstawowe debaty. No, podstawowa, tutaj Dariusz Gawin powiedział o
o tej ciepłej wodzie, ale to nie, ciepła woda była tylko kolejnym wątkiem. Podstawowym wątkiem był wątek końca historii. To znaczy komunizm się załamał i nagle uwierzyliśmy, że wkroczyliśmy w ten świat posthistoryczny. Skończyły się zagrożenia i już będziemy tylko właśnie tutaj już... Dariusz Gawin opisał to jakoś, prawda? Będziemy żyli w raju konsumpcji, ale to nie było tylko to wyobrażenie nasze. Takie to jest wyobrażenie jednak zachodniego świata. I ono nadal króluje na Zachodzie i nadal wbrew wszystkiemu usiłuje się je podtrzymać. To jest uderzające. Cały ten kryzys imigrancki, który przecież ośrodki opiniotwórcze na Zachodzie przedstawiają jako kryzys wyrastający wyłącznie z ksenofobii, z zamkniętości, braku tolerancji, zarówno jakichś ośrodków niewłaściwych na Zachodzie, ale głównie z tej wyrastających z tego niebezpieczeństwa nowej Europy. Zwracam uwagę, że my jesteśmy nazywani, my, czyli Polska, Węgry, nazywani jesteśmy nową Europą, co jest trochę paradoksalne, biorąc pod uwagę, że te kraje, że nasze kraje ponad 1000 lat temu przyjęły chrzest i ponad 1000 lat temu stworzyły silne europejskie państwa, liczące się w Europie, w grze europejskiej i wchodzące w tą kulturę europejską i znaczące w kulturze europejskiej. No ale to zresztą jest bardzo ciekawe, prześledzić byłoby, ale to odchodzę od tego, tylko taka jedna dygresja byłaby. Tego w książce u pana nie ma, nie może być wszystkiego, ale pan tu pokazuje pewne niebezpieczeństwa wiążące się z filozofią, z racjonalnością, niebezpieczeństwa wyrastające z oświecenia, kiedy rozum wymyka się, wydaje mu się, że jest w stanie przekroczyć wszelkie ograniczenia i w poszukiwaniu prawdy. No, my żyjemy w takiej dziwnej formie cywilizacyjnej, gdzie ten umysł wymknął się wszelkim ograniczeniom, ale prawdy przestał poszukiwać i w ogóle zakwestionował tą prawdę i zawiesił. No ale to jest, powiedzmy sobie, na inną rozmowę. Wracając do tego, więc myśmy uwierzyli. Uwierzyliśmy w to, że to jest koniec historii. Mało tego, myśmy uwierzyli, że na dobrą sprawę jedyne co, że cel intelektualny, który przed nami jest niesłychanie prosty. Mamy być tacy jak na Zachodzie. Mamy być takim Zachodem. Mamy imitować Zachód. Mamy imitować tą cywilizację zachodnią. To wyrastało oczywiście z czasów komunizmu, kiedy to marzyliśmy o tym Zachodzie i marzyliśmy o normalności zachodniej. Z naszej perspektywy tych, którzy żyli w tym imadle komunistycznym, to Zachód wydawał się pierwsze jednorodny, no a po drugie właśnie był normalny. Nikt się nie zastanawiał, że ta cywilizacja zachodnia przeszła ewolucję dość daleko idącą, że po pierwsze, że jest zróżnicowana, bo to z perspektywy tego komunizmu nie było znaczące. Ona była dla nas tym punktem normalności i nawet takie rozważania na temat tego wydawałyby się takie niewczesne, ponieważ osłabiałyby naszą dążenie do wolności, podmiotowości, wtedy to też było bardzo mocno akcentowane, wtedy to było akcentowane troszkę w innej zasadzie, że możemy próbować budować podmiotowość społeczeństwa, nie posiadając nawet niepodległego państwa. No ale komunizm runął i myśmy pozostali z tym samym stanem świadomości, to znaczy, że my mamy imitować ten Zachód. Ta transformacja, która to pojęcie, tytuł takie kluczowe, które zastąpiło wszystkie inne. Wcześniej mówiliśmy o wolności, o niepodległości, o wartościach, cnotach i tak dalej. Tak jak nagle zastąpiła transformacja. Mieliśmy się transformować na Zachód, na zachodnią modłę. Co to znaczyło? Czy mieliśmy być tak przetransformowani w Anglię, czy w Wielką Brytanię, czy w Niemczech na przykład, bo jednak te różnice cywilizacyjne, form cywilizacyjnych są dość mocne. Na tym się nikt nie zastanawiał. I ten brak refleksji, to wyobrażenie, że właściwie tylko naśladując, prawda, powinniśmy dojść do tego upragnionego spełnienia, do tego końca historii, to było dzieło naszych elit dominujących, a jednocześnie wspieranych przez oczywiście zachodnie ośrodki, które bardzo chętnie traktowały nas jak to właśnie tych ubogich krewnych, peryferyjnych z nowej Europy, którym się nieba przychyli, jeżeli będą robili to, co należy, i którzy wierzą, że tam są ci mądrzejsi, którzy za nich wymyślą i zaprojektują ich. I właściwie ta cała koncepcja tej ciepłej wody, cała ta koncepcja, co zresztą zwracam uwagę, radykalne wyrzeczenie się
suwerenności, podmiotowości w polityce w ogóle, to znaczy, to przecież była deklaracja płynięcia w głównym nurcie, oficjalnie sformułowana przez władze, które funkcjonowały przez 8 lat w Polsce. No zastanówmy się, płynięcie w głównym nurcie, który przecież nie my wyznaczamy, to oznacza rezygnację z polityki, to oznacza, prawda, a co za tym idzie w ogóle z jakiegokolwiek podmiotowego uczestnictwa w tym, co się dzieje. I w tej chwili właściwie, jeżeli byśmy opisywali ten konflikt w Polsce, to jest konflikt z tymi, którzy zrezygnowali z tej perspektywy, zrezygnowali z tej kolonialnej mentalności, bo de facto to była kolonialna mentalność. To znaczy oczywiście ona była skierowana w kierunku nie tego dawnej metropolii moskiewskiej, ale przesunęła się w kierunku zachodu, to znaczy wierzyliśmy, że światłość stamtąd płynie i my, jako ci biedniejsi, głupsi, powinniśmy zdawać się na to, co dla nas będą robiły tamte elity. Zresztą się było piętrowe, to zarówno, to jest taki niesamowity skok po upadku komunizmu. Wcześniej była solidarność, świadomość wspólnego kreowania naszego świata, gdzie my to byli zarówno intelektualiści, inteligencja, robotnicy i wspólnie tworzyliśmy tą wspólnotę republikańską i potem nagle nastąpił taki zasadniczy załamanie się i okazało się, że my i oni znaczy coś już zupełnie innego, że chodzi o to, żeby tych Polaków transformować i żeby oni tylko nie za bardzo przeszkadzali, bo taka była ta ideologia i właściwie ona i dalej, to znaczy te elity oczywiście były podporządkowane mentalnie, nie tylko Zachodowi, ale za to uzyskiwały status dominujący w kraju. Więc tutaj żadnej oczywiście podmiotowości mowy być nie mogło. To się zaczęły pojawiać coraz właśnie takie ośrodki, które od początku kontestowały, to z czasem nabierało to zarówno głębszej intelektualnej treści, jak i politycznej treści, a wreszcie doprowadziło do zmiany status quo politycznego, a jednocześnie doprowadziło do tego stasis, czyli tej specyficznej wojny domowej, takiego zapętlenia się, o którym pan Stefanek pisze, która trwa przecież nie od dziś, bo nam się, prawda, mówi, że ona wybuchła po rok temu, po zwycięstwie PiS-u w wyborach, PiS-u zarówno w wyborach prezydenckich, jak i parlamentarnych, no ale zarówno w tej książce, jak wszyscy, którzy pamiętają, wiedzą, że ona trwa dużo, dużo dłużej. Ale to już jest, nie chcę za długo mówić. Jeszcze bym ten wątek chciał odrobinkę pociągnąć, tego przygotowania, z jednej strony jakby takie ćwiczenie się w podmiotowości, budowanie wspólnoty ukierunkowanej na cele ambitne, tak? Jakby wspólnoty zdolnej do akumulacji mocy po to, żeby realizować swoje cele, jakby do budowania warunków do własnego stylu życia, tak powiedzmy. Ale z drugiej strony mamy właśnie takie wewnętrzne pęknięcie we wspólnocie. Z jednej strony jakby ta dyskusja, która jest prowadzona wewnątrz wspólnoty, daje jej pewną żywotność, tak? Jakby ona ożywia ją, ale też jeżeli to pęknięcie jest zbyt głębokie, to no właśnie, jakby, czy nie znajdujemy się w takim momencie troszkę, że mamy te wszystkie turbulencje idące z zewnątrz, tak? Ostatnio też korespondując służbowo w okolicach wyborów właśnie amerykańskich z zagranicznym współpracownikiem, gdzieś zaraz po wyborach otrzymałem jednego z maili nawiązującego właśnie do wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakby jako postscriptum było powiedziane have a nice apocalypse, tak? Jakby koniec świata takiego, jaki znamy, nastąpił, jakby to rzeczywiście jest. Stąd ta metafora apokalipsy i jakby to jest ten okres turbulencji, w który my wchodzimy, no właśnie, czy z jakąś stasis, w stanie takiego wewnętrznego rozbicia, wewnętrznej debaty, no pytanie, czy ona jest bardziej budująca, czy niszcząca. Gdzie dziś się zajmujemy? Stasis z zasady jest niszczące, to zresztą opisuje nasz autor, że stasis jest specyficzną formą tej wojny domowej, w której ci zapaśnicy tkwią w bezruchu. To znaczy oni, to nie jest nic w żadnym sensie, nic kreatywnego, nic twórczego, ponieważ to jest wiadomo, co chcą, jak wygląda ogląd świata
przez obie strony, wiadomo jaki jest zestaw argumentów, wiadomo jest jak wygląda wzajemna ocena i tu się nic zmienić nie może. Tutaj autor, tutaj pan Stefanek zastanawia się nad tym, co jest, odwołując się oczywiście do klasycznego myślenia, no bo to zagrożenie stazis było jasne dla Greków, zresztą pojęcie jest greckie i zarówno jak u Tukidydesa, który to opisuje w wypadku wojny peloponeskiej, jak i u filozofów, którzy zastanawiali się, jak przezwyciężyć to stazis. To zresztą jest niebywałe, przepraszam, że taką dygresję zrobię, bo kiedy czytamy i wracamy myślą do tych klasyków myślenia, do Platona, kiedy mówimy o demokracji i oligarchii i obserwujemy naszą rzeczywistość, to z osłupieniem patrzymy, jak to wszystko się mało zmieniło. Nadal mamy demokrację, oligarchię i nadal mamy nienawiść z jednej strony, pogardę z drugiej strony i żyjemy w takim, prawda, kole, gdzie okazuje się, że to wyobrażenie tego postępu tak naprawdę jest bardzo umowne i dotyczy pewnych spraw, a takich fundamentalnych mniej. Ja natomiast tutaj miałbym, że tak powiem, wtrąciłbym taki element polemiki z naszym autorem. To znaczy, autor się zastanawia, jak przezwyciężyć, odwołując się właśnie do Platona, Arystotelesa, zastanawiając się, że może jakiś trzeci czynnik, mediator pojawił się, prawda, czy jak przezwyciężyć to stazis. Otóż moja odpowiedź jest jedna, nie da się tego przezwyciężyć, dopóki jedna strona nie uzyska znaczącej przewagi. Ta strona, która zyska znaczącą przewagę, może wtedy wyciągnąć rękę do drugiej strony, ale tylko w takim wypadku. Natomiast w wypadku, zastanówmy się nad polską sytuacją. Przecież mamy z jednej strony tych, którzy, to nie tyczy się nie tylko Polski, to możemy w Ameryce oglądać, nie? Ale przyjrzyjmy się Polsce, tych, którzy mają świetnie rozpoznane swoje interesy i którzy doskonale wiedzą, że oni powinni rządzić. I czasami mówią to wprost. To, co się zdarzyło w Ameryce, jest to tyle ciekawe, że pospadały maski, że już właściwie się nie mówi, no tam demokracja, no dobra, chodzi o jedną demokrację liberalną. Niektórzy w ogóle nawet o tym nie mówią. Przypomnę, niedawno, znaczy ile to było, parę dni temu, człowiek, który odgrywa rolę filozofa politycznego, jednego z bardziej znaczących, Marcin Król, w wywiadzie dla Polska The Times stwierdził, że to, co widzimy w Ameryce, to jest zwycięstwo chama nad elitami. Użył tego słowa, pomimo tego, że temperował go prowadzący rozmowę, on powtórzył, nie, właśnie, że chama nad elitami i że to jest koniec zachodniego świata. No, już nie będę komentował tej głębi przemyśleń tych intelektualnych, ale sam sposób opisu. To znaczy, te elity wiedzą, że ta władza im się należy. Wrócę do jeszcze jednej historyjki, trochę wcześniej. Rozmowa jest taki dziennikarz, nazywa się Tomasz Lis i on ma taki program w Onecie, który się nazywa Tomasz Lis oczywiście. I on tam wywiadował Adama Michnika. I ten wywiad, ja sobie zadałem trud, trochę zęby bolały, ale wytrzymałem te 37 minut, bo tak patrzyłem na zegarek, bo już trudno było, ale myślę sobie, nie, tutaj twardo trzeba wytrzymać to. Bo już tam śladu refleksji nie było. Zresztą w tych wszystkim lamencie, u Króla też nie ma żadnego śladu refleksji i w ogóle ten lament, to nie jest miejsce na refleksję. To jest rozpad, żeśmy utracili należną nam władzę i musimy ją odzyskać. Ale z tego wynika, i to właśnie w tej rozmowie jest, to jest bardzo ciekawe, na początku się enumerycznie wylicza, komu się władza należała i to powinien być. Nie mówię dlaczego, no to jest oczywiste, no byli wielcy, co by oni myśleli, tacy jak Geremek, jak Mazowiecki, jak inni, no i co oni by teraz mieli, no nie, no byłoby straszne, a kto teraz jest, no proszę bardzo, no jakby zestawić takiego Dudę, no z takim Kwaśniewskim, no przecież to groteskowe, mówi Michnik, przecież tego nie da się porównać, prawda, no państwo rozumieją, w jakim sensie to jest opisane, no i tak dalej. W związku z tym, tu nie ma żadnego miejsca na zastanowienie, refleksję, namysł jakikolwiek. A dlaczego? Z czego to wynika? No z tego, że te elity mają rozpoznany swój interes. Mają doskonale rozpoznany interes. Interesu się nie da przekonać. Jeżeli one miałyby świadomość, że nie ma powrotu do status quo ante, gdyby miały tą świadomość, no to wtedy można negocjować. Można o tym mówić. Tylko, że my myślę, że czasami przesadzamy mówiąc o głębi tego podziału, bo to jest podział między elitami.
ogół jest skonfundowany, nie wie jak się poruszać, prawda, jest więc on podany przemocy symbolicznej przez te dominujące ośrodki, ale z drugiej strony jest niezadowolony ze status quo, a więc głosuje przeciwko i wyraźnie ta przemoc symboliczna przestaje działać. To w Ameryce, Ameryka dała temu przykład ostatnio. Abstrahuję od tego, ja nie twierdzę, że wybór Donalda Trumpa musi być taki wspaniały. Ja nie wiem, co to znaczy dla Ameryki, jaki to będzie koniec. Natomiast z pewnością jest to koniec pewnych zjawisk, między innymi tej przemocy symbolicznej, którą ośrodki opiniotwórcze dominujące w ogromnym masie używały wobec tego ogółu. To się już kończy. Ale mówię jeszcze raz, wydaje mi się, że to stazis można przezwyciężyć wtedy, kiedy jedna strona zacznie naprawdę dominować i będzie miała ochotę wyciągnąć rękę do drugiej strony, bo dotąd mieliśmy dominację jednej strony, która nie miała najmniejszej ochoty się. Myślała, że ona potrafi wyeliminować, prawda, tą stronę drugą. Po pierwsze wypchnąć poza nawias dyskursu publicznego i w ogóle wypchnąć z rzeczywistości publicznej. No, kiedy się okazuje, że to niemożliwe, to być może to się trochę zacznie zmieniać, ale to nie będzie takie łatwe, proste, dlatego i ten brak refleksji obecnie pokazuje, bo to ciągle jeszcze nie widzimy śladu zastanowienia. Na razie jest to, że no coś się strasznego zdarzyło, ale to jest jakieś dziwne zrządzenie losu, zwariowali. No to najgłębsze stwierdzenie w tej rozmowie Michnika z Lisem było takie, że Polska to jest jak piękna kobieta, która się zapomniała z chamem. Właśnie tam nie było z jakimś gburem, prostakiem, czy to zdarza się pięknej kobiecie zapomnieć z kimś. Puścić się, dopytał się Lis. No widzi, tak, to o to chodzi. No także, no puści się, ale potem wytrzeźwieje, no i wróci do siebie. Więc to jest ten poziom refleksji. Prawda? Po to, żeby to przezwyciężyć, no wymagamy troszkę innego poziomu refleksji. Tak, i pewnie innego języka. Tom, bym mógł Cię prosić o odniesienie się do tej kwestii, bo ona wydaje się być jakby jednym z dosyć istotnych wątków poruszonych w książce. Tak? Na ile rzeczywiście zgodziłbyś się z tezą, że jakby to przełamanie, że stadis właściwie trzeba przełamać, że ktoś musi uzyskać większość i podyktować swoje warunki? Dobry wieczór Państwu. Bardzo jestem wzruszony, że Państwo przyszli i dziękuję także bardzo rozmówcom. Ja muszę powiedzieć, że to jest satysfakcjonujące, że ta książka dla Panów stała się inspiracją do takiej refleksji bardzo szerokiej na bardzo różne tematy. To jest z jednej strony dobrze, bo wskazuje na jakieś bogactwo, mam nadzieję, treści. Z drugiej strony jest trochę niepokojące, no bo nie ma pewności, czy istnieje tutaj rzeczywiście jakaś myśl, jakiś wątek, który by te teksty łączył i spajał w całość. Także istnieje zagrożenie, że mamy do czynienia ze stazis nie tylko w naszej wspólnocie politycznej, ale i na kartach tej książki. Więc najpierw się zajmę tą drugą kwestią, bo ona mnie dotyczy osobiście, więc w takiej kolejności postaram się o tym powiedzieć. Bo to jest rzeczywiście tak, że to są teksty na różne tematy, pisane na przestrzeni kilku ostatnich lat, 7, 8, nawet trochę więcej niż kilku. Kierowane do różnych odbiorców, jedne naukowe, inne eseistyczne, bardziej publicystyczne. To, co jest w nich wspólne na pewno, to inspiracja, to znaczy zainteresowanie polityką, taką polityką, no, wszystkim polską polityką, znaczy tym, co się dzieje w Polsce i w konsekwencji także polityką w ogóle. Pan redaktor mówił o tych dwóch częściach, o podziale książki na dwie części i to jest rzeczywiście tak, że pierwsza jest bardziej polityczna, druga dotyczy filozofii i myślenia. To nie jest też przypadek, bo dość takim tradycyjnym podejściem jest pokazać najpierw inspiracje związane z myśleniem, zbudować jakiś model teoretyczny i potem analizować rzeczywistość w oparciu o to. Ale u mnie jakby też biograficznie było raczej inaczej, to znaczy zainteresowanie i fascynacja polityką jest pierwsza, a z tego wynika wynikają pewne rozważania teoretyczne.
w tym sensie ta budowa tej książki jest nieprzypadkowa i też chyba z tym wiąże się moje zainteresowanie tą szkołą Straussa, o której już panowie mówili. Tam też jest tak, że polis, polityczność jest tą rzeczywistością pierwotną, w której człowiek dorasta, którą się zajmuje, ona dostarcza pierwszych odpowiedzi na podstawowe pytania o to, co jest dobre i złe, co jest sprawiedliwe, jaki jest najlepszy sposób życia, jaki jest dobry ustrój i tak dalej. I to u Straussa człowieka wprowadza w taką spiralę pytań, która go w zasadzie wynosi poza wspólnotę polityczną w pewnym momencie i dochodzi do tego napięcia między myśleniem a polityką. Także no, ja muszę to powiedzieć, bo inaczej nikt tego nie powie, to znaczy ta książka właśnie w ten sposób dzieje się na dwie części, tą część polityczną i drugą bardziej związaną z myśleniem, więc można nawet powiedzieć, że w samym spisie treści jakoś się odzwierciedla taka platońska metafora jaskini, a jeszcze zwrócę uwagę na rzecz totalnie ezoteryczną, znaczy, że ostatni tekst w tytule ma powrót do życia politycznego, także to jest do jaskini z powrotem i w ogóle to zostawiam państwa tutaj z tymi wszystkimi zagadkami teraz. Tak. Zostawiam już to w tej chwili. To jest zresztą bardzo straussowskie, ci z państwa, którzy wiedzą, o co chodzi. Taki rodzaj tajemniczości, ezoteryki jest kluczowy. Już nie ma co tym, że jest dobrą reklamą. No niektóre są takie, że tylko autor może wytłumaczyć rzeczywiście, więc... Więc tak to wygląda też w tym przypadku. Ale teraz mówiąc już trochę bardziej poważnie, bo to są, jak powiedzieliśmy, szkice o podmiotowości. Podmiotowość to jest pojęcie, które rzeczywiście się pojawiło w jednym z numerów teologii politycznej, także za sprawą właśnie tekstu Darka. Ale wydaje mi się, że ta intuicja związana z tym zawieszeniem Polaków między bytem a zagładą, istnieniem i nieistnieniem, ona była wcześniej obecna. Ja bym chciał powiedzieć kilka zdań może o takim biograficzno-politycznym kontekście powstawania tych tekstów. Tutaj było kilka uwag dotyczących wieku mojego, więc nawiążę do tego. Ja zacząłem studia w 2004 roku, kończyłem w 2009, więc ten taki moment studiów, jakiegoś rozwoju lektur podstawowych był tak trochę pomiędzy tymi wyborami, które wygrały wspólnie PiS i Platforma i Lech Kaczyński i kończył się tuż przed katastrofą smoleńską. Zresztą z Piotrkiem studiowaliśmy razem na jednym roku. Pamiętam, że w 2005 roku głosowaliśmy na różne partie, już nieważne, który na którą, ale to nie miało znaczenia zupełnie wtedy, kiedy... miało znaczenie, ale nie będziemy tego ujawniać, kto wówczas jak głosował. W każdym razie, no z tym 2005 rokiem wiązały się nadzieje na odbudowę podmiotowości, nawet jeśli to pojęcie nie było jeszcze wtedy obecne, na taką też odnowę moralną życia politycznego, na nawiązanie do tradycji republikańskiej, ożywienie pamięci historycznej, rozliczenie przeszłości, skończenie z postkomunizmem. Przecież 2005 rok, początek jego to jest na przykład słynna sprawa listy katalogowej z Instytutu Pamięci Narodowej, nazywanej niefortunnie czasami listą Wittsteina. Ja pamiętam, że nie wiem, czy razem wtedy, ja na pewno byłem na tej pikiecie pod redakcją ówczesną Rzeczpospolitej. Także te nadzieje były poważne. Potem to się jakoś wszystko rozsypało i chyba nas też nauczyło, że istotny w polityce jest także ten wymiar konfliktu i sporu. Natomiast katastrofa smoleńska i ten rok 2010 to był moment, kiedy się zorientowaliśmy, mówię my, bo ten tekst o Stasis, o którym mówił pan redaktor Wittstein, napisaliśmy wspólnie z Piotrkiem, to jest jedyny tekst w tej książce, który jest nasz wspólny, który ma współautora.
W każdym razie wtedy zorientowaliśmy się, że ten konflikt w Polsce no ma niszczący bardzo charakter i że się wynaturzył właśnie w coś, co staraliśmy się opisać przy pomocy tego pojęcia z klasycznej filozofii politycznej, stasis, czyli takiego pojęcia pomiędzy, z pogranicza codziennej, zwykłej polityki, bo to z jednej strony oznacza przecież frakcję, czyli rzecz normalną, stronnictwo we wspólnocie, a z drugiej strony Grecy używali tego pojęcia, żeby opisać stan wojny domowej. I staraliśmy się pokazać, jak to znajdowanie się na pograniczu, przebywanie na pograniczu zwykłej polityki i wojny domowej właśnie unieruchamia wspólnotę, sprawia, że ona jest niezdolna do działania i w efekcie także zagraża podmiotowości. Więc to jest jakby taki kontekst powstawania tych tekstów. Część z nich powstawała trochę wcześniej, tam kluczowe tematy to jest polityka pamięci, czy polityka historyczna, takie refleksje nad polską tożsamością, upamiętnieniem, rolą w ogóle kultury i wspólnych wyobrażeń o przeszłości we wspólnocie politycznej. Dość ważny jest cały ten wątek, czy ważny, szeroki jest wątek dotyczący konserwatyzmu i problemu ciągłości, tradycji po komunizmie. A także w tych tekstach gdzieś się przewija wątek niemiecki i zainteresowanie Niemcami właśnie w kontekście polityki historycznej jako pewnym wzorem, trzeba powiedzieć, do naśladowania. I te rzeczy jakoś wokół tego pojęcia podmiotowości się ogniskowały, natomiast te teksty, o których panowie już wspominali, czyli ten o stasis i ten o Iwaszkiewiczu, już jakoś bezpośrednio z tą kategorią korespondują. Stasis w wymiarze tym wewnętrznym, to znaczy w jaki sposób troszczyć się o konstytucję wspólnoty politycznej, o warunki zachowania pokoju po to, aby tę podmiotowość wzmacniać, a ten tekst o Iwaszkiewiczu i o Niemczech w takim wymiarze konfrontacji z uniwersalną europejską propozycją, w którą kluczową rolę odgrywają Niemcy. Ale to wszystko razem i też właśnie różnorodność tematów, które już w tych poprzednich wypowiedziach się pojawiły, jakoś wskazuje, że ta kategoria podmiotowości jest bardzo szeroka i obejmuje bardzo wiele różnych spraw. I teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób to uporządkować i jakoś zebrać w jedno. Ja bym chciał zaznaczyć, że w tej książce nie ma takiej refleksji z kategorii czy filozofii podmiotu, czy w wymiarze indywidualnym, czy zbiorowym, więc tutaj nie ma jakby skomplikowanego filozoficznego wywodu, czy jakiejś teoretycznej podstawy do tego, że mówić o podmiotowości politycznej, ale z drugiej strony to też nie jest pojęcie, którego ja, czy w ogóle też chyba środowisko całe teologii politycznej, którym my się posługujemy w sposób jakiś znowu nazbyt specjalistyczny, taki z zakresu powiedzmy stosunków międzynarodowych i mnie jakoś nie bardzo pociąga taka refleksja, jak się ma na przykład podmiotowość do suwerenności albo niepodległości, które jest mniej, a które jest więcej, jakie aspekty tam są uwzględnione. Raczej odbieram to pojęcie podmiotowości jako klucz czy furtkę do podstawowych kilku pytań, które dotyczą wspólnoty politycznej, czyli takich pytań jak powstaje, czym jest w ogóle, może w pierwszej kolejności, czym jest, jak powstaje i jak ginie wspólnota polityczna. To są obserwacje, które można poczynić w oparciu o przyglądanie się po prostu życiu politycznemu, takiemu, jak ono wygląda i to też jakoś jest związane z takim no, strausowskim podejściem, żeby przyglądając się polityce posługiwać się językiem, kategoriami, które w tym życiu politycznym się pojawiają, które są ważne dla człowieka, obywatela, męża stanu, uczestnika polityki.
Ale jako taka, ta kategoria podmiotowości związana z tymi kilkoma podstawowymi pytaniami, ona ma całościowy charakter, to znaczy dlatego, że wspólnota polityczna jest pewną całością w odniesieniu do człowieka, który zawsze jest częścią. To jest też coś, co jest bardzo pociągające w takim właśnie greckim, klasycznym sposobie rozumienia polityki, że takie pojęcia jak politeia, jak homonoia, jak stasis, one się odnoszą nie do jakichś poszczególnych wątków życia politycznego, czy jakichś dziedzin, na które się dzieli życie zbiorowe, bo jest, prawda, polityka, kultura, religia i tam coś jeszcze, różne prowincje kultury, jak mówił Strauss kiedyś. Ale te pojęcia odnosiły się do życia politycznego jako takiego, wspólnoty politycznej, znaczy całościowo. I pojęcie podmiotowości też jest takim pojęciem, bo jak się okazuje, z nim się wiążą bardzo różne pytania, znaczy i pytanie o konstytucję, ale w takim rozumieniu nie prawniczym, ustawy zasadniczej, ale jako pewien fundament wspólnego życia, jako pewien sposób życia dominujący wspólnoty politycznej. Z tym się wiąże pytanie oczywiście o relacje tej wspólnoty z innymi wspólnotami, a więc o problem przyjaźni i wrogości. Z tym się wiąże pytanie, o którym już mówiliśmy, czyli o warunki zachowania pokoju. I pewnie jeszcze szereg innych rzeczy, które właśnie wszystkie razem budują tę koncepcję podmiotowości jako pewnej obejmującą całość życia wspólnoty politycznej, na w przypadku tych moich zainteresowań to wspólnoty politycznej Polaków. A ponieważ trochę powiedziałem takich rzeczy teoretycznych, to chciałbym też powiedzieć, że już nawiązując może po raz kolejny do tej okładki, która wskazuje na to w sposób trafny, jak mi się wydaje, tutaj jestem bardzo wdzięczny wydawcy Teologii Politycznej, która trafnie wskazuje na to, że problem podmiotowości jest problemem rzeczywistym i zagrożenia z nim związane mają właśnie taki realny, namacalny charakter i zabiegi, które się podejmuje na rzecz podmiotowości, też są codzienne, rzeczywiste, namacalne i czasami nawet dosyć prozaiczne. Myślę, że to jest też jakiś element tego doświadczenia, o którym mówiłem, takiego trochę kontekstu biograficzno-politycznego. Jeśli mówię my, tutaj mówiąc o nas jako autorach tego tekstu Stasis, to mam takie wrażenie, że po katastrofie smoleńskiej też ludzie urodzeni gdzieś w połowie lat 80., nasze pokolenie, wiele takich osób znam, że zdały sobie sprawę, że podmiotowość to jest coś, o co trzeba zabiegać na co dzień w takim realnym działaniu instytucji i w bardzo różnych przestrzeniach ich działania. Piotrek się zajmuje polityką energetyczną w PGNiG-u. Znam sporo osób, które działają w instytucjach kultury i czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będąc młodymi dyplomatami, więc jest ten wymiar takiej konfliktu politycznego na poziomie, powiedzmy, dyskusji w mediach i to jest ten wymiar taki nieco niszczący stasis, o której mówiliśmy, jest wymiar takich codziennych zabiegów na rzecz podmiotowości, których zupełnie nie widać i które się toczą na poziomie instytucji, niezależnie od tego, która ekipa akurat rządzi też, bo dobre projekty można robić i z jedną, i z drugą, a czasami to jest też sztuka przekonywania jednej i drugiej do tego, żeby zrobić coś sensownie. Więc to jest taki wymiar już, jak powiedziałbym, praktyczny, który jakoś też się wiąże z tą książką. Czy masz takie przekonanie, że mamy, tak trochę można tak właśnie też na przykładzie debaty wyborczej amerykańskiej, tak? W czasie debaty zwykle ten język sporu jest wyostrzony, tak? Jakby i w Polsce podczas kampanii wyborczych również było podobnie, natomiast jakby on
ten język zdaje się nie słabnąć i czy jest tak, że strony sporu mają wspólny język do opisu rzeczywistości, tak żeby wspólnie nazywać te interesy, które dotyczą całej wspólnoty, czy tu w ogóle tak materialna jest ta przestrzeń wspólna? No jednym z aspektów stasis i o tym jakby pisaliśmy w tym tekście jest także degeneracja języka debaty i tutaj jest ten słynny cytat z Tukidydesa dotyczący wojny na Korkirze, która jest takim modelowym przykładem stasis w wojnie peloponeskiej, czyli stasis na Korkirze. No cytat o tym, że pojęcia straciły swój sens, zaczęły oznaczać rzeczy przeciwne niż pierwotnie, czyli na przykład umiarkowanie i zdrowy rozsądek czy roztropność były rozumiane jako tchórzostwo. I Tukidydes podaje kilka takich przykładów. I w przypadku oczywiście takiego napięcia w ramach wspólnoty politycznej, także w Polsce, biorąc jeszcze pod uwagę cały ten republikańską naszą tradycję rozpolitykowania, no to jest momentami bardzo trudno, znaczy znaleźć język wspólny i nazwać nazwać te interesy. To jest jeden z aspektów tej stasis, która nam towarzyszy. Więc element, czyli do wysiłków jej przezwyciężania należy także i troska o wspólny język. Myśmy tam w tym tekście wskazali kilka ścieżek, które mogą prowadzić do przekroczenia stasis. Jedną z nich jest jednak poszukiwanie tego, co wspólne w tym wymiarze, takim homonoja greckim, czyli wspólne także na poziomie języka oczywiście. Innym jest eksportowanie konfliktu poza granice wspólnoty, czyli mówiąc tak bardzo mocno po szmidtiańsku, czyli identyfikowanie wrogów na zewnątrz, a nie wewnątrz, odnosząc się do takich współczesnych realiów, to raczej poszukiwanie pewnego wspólnego pola w kwestiach polityki zagranicznej. No i ten wymiar taki mityczny trochę, o którym Platon pisze w Prawach, czyli wybitnego polityka, który przychodzi i ustanawia sprawiedliwość od nowa. I to w zasadzie jest takie rozwiązanie idealne, ale wiadomo, że nie jest bardzo trudno. Panie profesorze, pan w swojej wcześniejszej wypowiedzi trochę pan zasugerował wątek też zmian, które następują w Stanach Zjednoczonych i tego dużego pytania, czego możemy oczekiwać po nowej administracji prezydenta Trumpa. I czasami w niektórych publikacjach porównuje się Trumpa, którego pomimo bardzo intensywnej kampanii wyborczej pewnie można powiedzieć, że dosyć w niewielkim stopniu znamy, z też jakąś nowością, którą wniósł do amerykańskiej polityki Ronald Reagan, tak? I z całą epoką, która potem nastąpiła, z jednej strony jakby po tamtej stronie Atlantyku mieliśmy, prawda, Ronalda Reagana, z drugiej strony mieliśmy Margaret Thatcher i jakby w tym momencie tak naprawdę przyspieszyło cała fala globalizacji, tak? Dzisiaj alt-right, tak, czy far-right, bardzo daleka prawica, czy alternatywna prawica amerykańska dochodzi do władzy z zupełnie innym programem, takim, który oparty jest w znacznej mierze na krytyce globalizacji. Tak? I o ile w tym pierwszym przypadku, nam zresztą zwłaszcza w latach 90. neokonserwatyści mieli też swój spory udział. Neokonserwatyści nawiązujący właśnie do Leo Straussa, wychowani często przez Alana Bluma. No, dzisiaj tych nazwisk jeszcze nie znamy, natomiast zastanawiające jest, czy ta przestrzeń dla tego typu środowisk znajduje się na zapleczu nowej administracji. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem amerykanistą i na pewno są osoby, które bardzo 100 razy więcej wiedzą i śledzą to od wewnątrz, co się dzieje. Mnie interesują takie nieoczywiste koła, które zatacza historia i to jest związki konserwatyzmu
mówię w wielkim uproszczeniu, tego konserwatyzmu, o którym ty pisałeś, to znaczy straussistów jako filozofów, którzy zdobyli pozycję w świecie, który z dzisiejszej naszej perspektywy jest stabilny, bo Strauss jest uchodźcą z Europy, która się rozwaliła i który postawił na Stany Zjednoczone i który działał w nich i wywarł największy wpływ w czasach, kiedy Ameryka, żyjąc w że tak powiem, niebezpiecznym świecie, była stabilnym elementem Zachodu. To, co dzisiaj ty mówiłeś o Zachodzie, to jest tak, że Zachód dzisiaj się kruszy, rozsypuje. Myśmy weszli i zdążyli się jeszcze zakotwiczyć w tych instytucjach, ale też nam, że tak powiem, ziemia ucieka spod nóg. W jakiej sytuacji są Ukraińcy, którzy aspirują, w ogóle nie są nawet w tych instytucjach i walczą, jeśli tak można powiedzieć, w imię wartości zachodnich z tym wschodem. W ogóle jakby nie wiem, czy do nich w ogóle dociera, że coś, do czego aspirują, właśnie na naszych oczach się rozsypuje. I to nie chodzi mi tylko o to, czy Trump da im jakąkolwiek pomoc, czy nie, czy ich rzuci jaką kartę przetargową, ich sprzeda i tak dalej. Chodzi mi o głębszą myśl o tym, że oni na Majdanie walczyli w imię tego, że bronili tam Zachodu, w imię Wschodu, z którym się stykali. I teraz ci neokonserwatyści, o których pan mówił, oni mieli jeszcze jedną cechę, która ich odróżnia od Trumpa, dlatego że Trump przynajmniej w kampanii wyborczej deklarował izolacjonizm, natomiast neokonserwatyści byli, że tak powiem, prometeistami konserwatywno-liberalnymi i to im zarzucano w Iraku, bo przecież książki całe pisano o tym, że mam zaćmę, jak się nazywał sekretarz obrony za Busha. Paul Wolfowitz był właśnie detektowany jako, że tak powiem, sekretarz obrony związany ze straussistami i że ta cała idea krucjaty takiej, ja bym powiedział, zachodniej w świecie była związana i detektowano, że źródłem tego są właśnie straussiści. Dzisiaj trumpizm, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, był izolacjonistyczny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy jakby wycofywał się, chociaż jak to oni mówią, Trump jest też po prostu multimilionerem i to jest transakcjonista taki, znaczy, że będzie ubijał deale, nie wiem jak to będzie wyglądało. To się wszystko jeszcze przekonamy co do tego, ale chodzi mi o to, że to jest świat, w którym istnieli jacyś dżentelmeni, bo ty piszesz o tym straussistowskim pojęciu jakby relacji, która łączy filozofów i dżentelmenów. I ci filozofowie z tego Chicago i okolic, oni sobie znaleźli tych dżentelmenów, trochę ich wychowali, a trochę ten świat był stabilny. Dzisiaj to jest pytanie raczej do ciebie, jako do osoby, która wie dużo o Straussie, Blumie i o tym sposobie myślenia i o relacji filozofa do polityki, jak oni odnajdą się w świecie, w którym istnieje Trump, w tym chaotycznym świecie takiej, w którym od spraw kultury będzie właśnie ta alt-prawica, która jest raczej związana nie wcale z myśleniem pogłębionym, filozoficznym, ze szkołą filozoficzną, tylko to jest po prostu, to jest konfederacja mediów społecznościowych funkcjonujących w internecie. Mediów tożsamościowych też przede wszystkim, z całą siłą i ciemną stroną, które niosą media tożsamościowe funkcjonujące w internecie, bo pewnie przy jakichś tam innych stronach, które są zaliczane do tego alt-rightu, to Breitbart jest, że tak powiem, mainstreamowy. Zresztą już się pojawiły teksty, że to jest cały ten paradoks, że wszystko, co było antyestablishmentowe, staje się establishmentem, wchodzi do zachodniego skrzydła Białego Domu i tak dalej. Jakby żyło z tego i nauczyło się walczyć tylko z tym, co symbolizuje amerykańską władzę, a teraz wchodzi w instytucje. Chociaż to już taka dygresja. Trump jest sprytny, bo on w pierwszych dwóch nominacjach, że tak powiem, postawił Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, dlatego że nominował z jednej strony insidera Partii Republikańskiej, szefa chyba Komitetu Politycznego, czy jak to się nazywa, Republikanów w Kongresie, czyli osobę żywcem wyjętą z House of Cards amerykańskiej polityki instytucjonalnej, faceta, który symbolizuje ciągłość instytucjonalną establishmentu republikańskiego, a z drugiej strony bierze faceta z Breitbartu, czyli właśnie z tej alternatywnej prawicy silnej, tożsamościowej, postmodernistycznej, która ostentacyjnie mówi, że jest przeciwko globalizacji, przeciwko stawianiu na wzrost gospodarczy, stawiającej na kulturę, na wojny kultur, na
na oskarżanej nie tylko o seksizm, o rasizm, o antysemityzm, o wszystko, co najstraszniejsze, bo jeżeli oni są z internetu, to tam internet wszystko wytrzyma. Więc w tym sensie on jest, ja bym powiedział, politycznie sprytny. No to jest, no, bo tak jak była antyestablishmentowa, bierze jednego z establishmentu, drugiego bierze z tej nowej antyestablishmentowej prawicy, to jest, to ja bym powiedział, politycznie to jest racjonalne. Jak to będzie pracować i jak działać, to zobaczymy. Przepraszam, się zgłosiłem do głosu, żeby tak prowadzić jakiś element polemiki, rozmowy bezpośredniej, już nie tylko, żeby zdawać się na prowadzącego w tym momencie, więc ja trochę wspomniałem, ale to wydaje mi się bardzo ciekawe, by rozwinąć te wątki, o których pan pisał. Otóż, że my żyjemy w takim dziwnym świecie, w którym pewne pojęcia się odwróciły, pewne zjawiska się odwróciły i oczywistym jest tutaj, prawda, to nie tylko Strauss o tym pisał, o tym sojuszu z dżentelmenami filozofów, że filozofowie polityczni, prawda, muszą sobie znaleźć tych dżentelmenów, którzy będą realizować pewne projekty polityczne. To jest po prostu ten sojusz raczej tradycyjny z arystokracją, prawda, z nimi. Ale ja o tym wspominałem, ale ja chciałem to mocno wyakcentować. My żyjemy w bardzo dziwnym świecie, gdzie ci dżentelmeni wyrzekli się dokładnie etosu dżentelmena i jedyne, co im zostało, to chęć władzy, ale chęć władzy, która nie tylko kwestionuje podstawę swojej władzy, znaczy ten etos dżentelmena został odrzucony przez nich. Nie, oni czynią uzasadnieniem swojej władzy niszczenie, eliminację tego etosu. No jeżeli patrzymy na tą arystokrację europejską, która par excellence, jak już tu mówię, nie przypnął, nomen omen, jako królu wspominałem, ale o innych, prawda, można mówić, to oburzenie tych, którzy, prawda, powinni rządzić i pokazują, że nie ci, którzy powinni rządzić, dochodzą do władzy, to co jest ich uzasadnieniem? No ich uzasadnieniem jest cały czas transgresja, przekraczanie. Oni cały czas mówią o otwartości, o tolerancji. Oczywiście otwartość, tolerancja oznacza otwartość, tolerancję, taką, która będzie rozsadzała wspólnotę, jakąkolwiek kulturową wspólnotę. To jest postawa, dla której na przykład w ogóle jakikolwiek tożsamość narodowa jest czymś negatywnym. Prawda? Więc tutaj mamy bardzo dziwną rzeczywistość. Mamy arystokrację bez cnót arystokratycznych, która wręcz jest antyarystokratyczna, ale zostawia sobie, nie mamy, i teraz dziwna rzecz się dzieje, że ci demokraci budzący się, my jesteśmy w świecie po buncie mas, już sporo po buncie mas, nasze klasy, właśnie te elity, no, reprezentują tą mentalność tych zadufanych paniczyków czy panienek, wszystko jedno. Ten paniczyków to z Ortegi Gasseta, ale chcę być poprawny polityczny, bo to nie tylko paniczykowie są w tym. I oni są i bardziej reprezentują postawy tej masy, tłumu, prawda, czy motłochu wręcz, o którym pisał Ortega Gasset, że to nie tylko on. A tradycyjne cnoty jakieś przechowały się bardziej w tych szerokich rzeszach, które jednak odwołują się dużo bardziej do tradycji i z których generują te kontrelity. W każdym razie w Ameryce, czy w naszych krajach, to ciekawe, w Polsce, na Węgrzech, bo w zachodniej Europie niespecjalnie to widać, prawda? Pojawiają się takie ruchy wokół kościoła, teraz ciekawe, ten we Francji na przykład taki ciekawy bunt, ale nie wydaje się, żeby to było specjalnie twórcze, bo no ale to już jest, nie chcę w to wchodzić, bo to też ciekawe byłoby o tym mówić. W każdym razie, że tutaj ta rzeczywistość nas zaskoczyła i ci, którzy walczyli z demokracją, prawda, jako zgodnie z tradycyjnymi krytykami demokracji z Platona wywiedzionymi, nagle znajdują się w dziwnej sytuacji, prawda? Bo nagle okazuje się, że ta obecna elita reprezentuje to wszystko, co było przypisane temu pędowi demokracji. Zresztą to jest o tyle jeszcze, już nie będę więcej mówił, skończę na tym, że to zresztą nieprzypadkowo te elity obecne cały czas nam ekstrapolują tą demokrację, prawda, na wszelkie instytucje, które z zasady nie są demokratyczne, na rodzinę, szkołę, uniwersytet, kościół, kulturę, natomiast redukują
i ograniczają demokrację w tej sferze, gdzie ona może znaleźć swoje uzasadnienie, czyli w polityce. Ja bym powiedział jedną rzecz jeszcze, co jest istotne w kontekście rzeczy, o których mówił Bronek Wilczstein. Dlatego, że po pierwsze to stazis, które się dzieje w społeczeństwach Zachodu, ono jakiś związek ma tak jak u Greków walczyły stronnictwa arystokraci z ludem, czy, że tak powiem, warstwa wyższa z niższą. No nie chodziło tylko w pewnym sensie o kwestie społeczne, interesy ekonomiczne, tylko tak naprawdę o pewne wizje rzeczywistości. I we współczesnych społeczeństwach zachodnich to stazis narasta pomiędzy dwoma wielkimi obozami, które dają się opisywać w języku ekonomicznym, społecznym i można wskazać ich interesy jakby, ale jednocześnie to tak naprawdę jest spór dotyczący światopoglądu i rzeczy podstawowych, sięgających najgłębiej, najgłębszych przekonań co do tego, jaki jest człowiek, jaki jest cel jego życia, jaki jest sens istnienia życia i wspólnot ludzkich. Jeżeli się czyta na przykład, nie wiem, jak się weźmie Guardiana dzisiaj i czyta się teksty tych, którzy się zwołują się na walkę z tym, co wygrywa na Zachodzie, oni mówią o sobie postępowcy, znaczy, że to jest ta progressive side tego sporu. Po drugiej stronie to w zależności od kontekstu, to mogą być konserwatyści, prawica, to mogą być zwolennicy, ale tak naprawdę społecznie oni się inaczej opisują, bo przecież często, czy w Polsce, czy w Anglii, czy w Stanach, społecznie wygrywał lud przeciwko tym, którzy, używając demokratycznego rozróżnienia, to było starcie ludu z arystokratami czy oligarchami, ale z drugiej strony w starciu wojen kulturowych to byli ci, którzy są przekonani, że istnieje zachodnia tradycja, że naród jest wartością, która nie przeminie, że pewne wspólnoty są ważne po to, żeby działać wspólnie w historii, to nie możemy się ich wyrzekać. Po drugiej stronie są ludzie, którzy po stronie progresywnej też można byłoby to wyliczyć. I to starcie w pewnym sensie, które się dzieje w Polsce, w Anglii, jak się bierze, czyta amerykańskie, angielskie gazety, ja mam od dłuższego czasu taką tezę, że my nie jesteśmy żadnym zaściankiem. My jesteśmy awangardą Zachodu. Od 10 Anglosasi stawiają dzisiaj po omacku pierwsze kroki w świecie, w którym my żyjemy od 10 lat, że tak powiem. I to wszystko, jak dzisiaj otwieram New York Timesa, albo Guardiana, albo Daily Mail, albo nie wiem, The Telegraph, Timesa i tak dalej, to są toposy, które można wskazać. To są dobrze znane sytuacje po jednej i po drugiej stronie. I teraz tak, rzeczywiście to jest sytuacja zła, bo to jest sytuacja stasis. I teraz Zachód, a przede wszystkim jego ośrodek podstawowy, bo ośrodkiem podstawowym Zachodu na teraz nie jest Europa. Europa jest, jeśli tak można powiedzieć, jest tą częścią instytucjonalno-ekonomiczną w postaci Unii Europejskiej, ale trzonem Zachodu są Anglosasi od II wojny światowej. Oni dwa razy uratowali Europę w wojnach światowych i zbudowali system światowy ekonomiczny, polityczny i militarny, który Zachód trzymał razem. I ta wojna w sensie tego stazis szkodliwego, o którym ty toczysz, ona się przelała i rozlała, a toczyła się w pewnym sensie od lat 60. w krajach Zachodu, ale teraz przerodziła się w rewoltę polityczną, w takie głębokie pęknięcie i w stazis. Ale z drugiej strony jest tutaj pewna cecha, która jest pozytywna w Anglosasach, dlatego, że jak się patrzy na Niemcy czy na Francję, te kraje żyją w przekonaniu, że Unia Europejska jest końcem historii. Znaczy w tym sensie jest tylko wyścig do tego, kto lider świata zachodniego w ich przekonaniu, a Państwo jak czytali, to już się przetoczyła w ostatnich dniach fala tego, że przywódcą wolnego świata jest Angela Merkel teraz. Dlatego, że nie prezydent amerykański po raz pierwszy od dawna, tylko to właśnie kanclerz Niemiec teraz jest przywódcą wolnego świata. A ona jest tylko katechonem. Znaczy ona jest, z listu świętego Pawła to tajemnicze słowo oznaczające siłę, która powstrzymuje ludzkość przed ostatecznym upadkiem w zepsucie i apokalipsę. Tydzień przed wyborami, zresztą swoją drogą, dosłownie o tym, co pan mówił, w New York Timesie ukazał się tekst, gdzie pod tytule z wielkim zdjęciem Clinton było napisane I'm the last thing standing between you and the apocalypse. I w tym sensie mamy tą apokalipsę, ona się rozlała, ale
katechoniczna natura władzy Merkel, tak jak ona jest przedstawiana, to jest osoba, która ma nie dopuścić do tego, żeby się rozszalali jeźdźcy apokalipsy. I Trump jest jednym z nich. Siła anglosaskich demokracji polega na tym, wierzę w to, chociaż może masz rację, że to się wszystko rozwali, weźmie i tak dalej, ale do tej pory jakoś przez te ostatnie setki lat anglosasi zawsze potrafili odpowiadać na takie wyzwania, jest to, że oni się nie dali zaklajstrować. Bo kłopot z zachodnią politycznością jest taki, o ile ona jest zachodnioeuropejska, że ona jest zaklajstrowana. Wszystkie kanały komunikacji, dyskusji, mówienia sobie w oczy rzeczy, które są istotne, zostały zaklajstrowane. I to wszystko tak gdzieś pęcznieje pod spodem, a na szczycie tego siedzi Merkel jako katechon nasz współczesny, który powstrzymuje, żeby to wszystko wybuchło. A z drugiej strony są anglosasi, którzy może zrobili głupio, może wybrali źle, może wybrali jakoś nie tak jak trzeba, czy w przypadku Anglików, czy Trumpa, ale zdecydowali się uruchomić jakąś dynamikę i zakładają, że ją jakoś okiełznają poprzez swoje instytucje, kulturę polityczną i swoją tradycję. Mają przynajmniej jakieś zaufanie do siebie. My jesteśmy w tym sensie po stronie anglosasów. I to, co nas różni to od Europejczyków, to to, że wierzymy, że historia jest dynamiczna. I jeśli tak można powiedzieć, co zawsze było i wielką zaletą i słabością Polaków, od 200-300 lat mamy takie przekonanie, że jak coś się dzieje na świecie, to się nie może obejść bez naszego udziału. To znaczy, że my jesteśmy czynnym i aktywnym uczestnikiem polityczności takiej zachodniej, w tym sensie bliżej nam do anglosasów. Bliżej nam do anglosasów, tylko że oczywiście nie mamy ich, że tak powiem, siły, potęgi, bogactwa oraz usytuowania geograficznego, bo z tej perspektywy to Stany Zjednoczone są też wyspą, bo oblewają je dwa oceany i mogą tylko swoje bogactwo zużywać na projekcję siły, którą projektują na inne kontynenty. Więc w tym sensie ta sytuacja jest szczególna i Polska tutaj, to jest taka myśl a propos moja Polski. Polska nie jest prowincjonalna, jest w samym sercu tego sporu, który i dokonuje też wyborów, które uwalniają dynamikę w świecie zachodu z całym ryzykiem, które jest z tym związane. I teraz książka Tomka, na koniec to zdanie, ona, ponieważ te teksty powstawały zanim to wszystko się, że tak powiem, rozwaliło i zaczęło działać, ale wskazuje na pewien trop, który w Polsce jest istotny, bo ona sięga do źródeł. Za tym stoi pewne takie przekonanie, że istnieje źródłowa tradycja Zachodu, która go konstytuuje i która konstytuuje go od wtedy, kiedy Sokrates szedł popatrzeć na że tak powiem, na winkarskie obrzędy religijne w Pireusie i go złapano w tej drodze, kiedy wracał do Aten i z tego jest państwo Platona. Toczyła się ta źródłowa tradycja przez te wszystkie momenty republikańskie, przez ojców założycieli, przez to, co było w historii Zachodu w XX wieku i żeby dynamicznie działać w tej rzeczywistości, która jest teraz chaotyczna i w tym kryzysie, trzeba wracać do źródeł, żeby zawsze się mierzyć, używać tej miary, jeśli tak można powiedzieć, klasycznej, tego myślenia Arystotelesa, Platona, Sokratesa, Cycerona pewnie też, chociaż o nim nie pisałeś. W ogóle o Rzymie chyba nie pisałeś, tak się złożyło. Trzeba to nadrobić. Chcę powiedzieć kolejnego zbioru eseju. Tak. I w tym sensie ona wskazuje też pewną drogę, jakby jest akademicka w dobrym tego słowa znaczeniu, bo sięga do rzeczy, do tekstów klasycznych, ale z drugiej strony one wskazują na pewien wybór w kryzysie, w którym funkcjonujemy. Polska musi postawić na to, żeby Zachód się odbudował i nie dać mu się rozwalić, ale żeby się rozwalił, to w tym stazis musi przemóc ta tradycja, do której Tomek się odwołuje. Bo jak tamci zwyciężą, to rzeczywiście Zachodu może nie być. Szpigla najnowsza okładka tak wygląda, że jest taka malutka kula ziemska i taka ogromna głowa Trumpa, jak z komiksów Marvela, która ma pożreć tą kulę ziemską. Jest napisane koniec świata i tylko w nawiasie dodane takiego, jakiego znamy.
więc rzeczywiście jest taki nastrój apokaliptyczny i świadomość kryzysu jest bardzo mocna. Jeszcze wracając na moment do neokonserwatystów i do tej relacji między konserwatyzmem, filozofią, polityką w Ameryce, bo ty pytałeś o to, jak oni sobie poradzą, no to strausiści to z Trumpem sobie nie poradzą raczej. Tak. Był wywiad chyba z Wolfowicem, który mówił o tym, że będzie głosował na Clinton. Bo to jest tak, że oczywiście jak się mówi o Straussie samym i o tym, to ten wątek neokonserwatyzmu, jego uczniów, szkoły całej jest taki dominujący zawsze w całej debacie. Wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane i w samym jakby myśleniu Straussa chodzi o zupełnie inne rzeczy niż neokonserwatyzm w Ameryce, ale no rzeczywiście ci już jego uczniowie, kolejne pokolenia wywarli istotny wpływ na tą politykę wówczas od Reagana i później u Republikanów. Jest taki obraz z książki, z powieści Sola Bellowa, Ravelstein, która jest powieścią z kluczem i której główny bohater to jest Alan Bloom. I ten Bloom siedzi w domu w takim ekstrawaganckim swoim mieszkaniu, ogląda na przemian mecze Chicago Bulls i ma też konsoletę, którą dzwoni i rozmawia właśnie z Wolfowicem, który był jego uczniem i cały czas jakby trzyma na rękę na pulsie tego, co się dzieje w Ameryce. Ale to jest tak, że rzeczywiście tym uczniom Straussa udało się przekształcić znacznie prawicę amerykańską i amerykański konserwatyzm i także go w jakiejś mierze ucywilizować. Z tych wszystkich aktywności Straussa to jest w zasadzie jedna tylko taka stricte polityczna, to jest taki list, który on napisał do redakcji National Review i który wywarł dość istotny wpływ na zmianę stanowiska amerykańskiego konserwatyzmu wobec Izraela i wobec sprawy no, interesów Izraela na Bliskim Wschodzie. Ale z drugiej strony to też było tak, że straussiści byli zawsze sojusznikami dla amerykańskiej prawicy w takiej wojnie z kontrkulturą i to jest kluczowa czy ta książka Bluma, Umysł zamknięty. Z drugiej strony nawet w jej recenzjach niektórzy ludzie z prawicy, z amerykańskich konserwatystów pisali, znaczy mieli jakieś poczucie, że tutaj coś nie pasuje za bardzo, że a Blum w sumie sam się przyznawał, że nie jest konserwatystą, że jego nauczycielami są Sokrates, Rousseau, Nietzsche, prawda? Takie nazwiska, Rousseau, Nietzsche, dla amerykańskiej prawicy nieoczywiste bardzo. I rzeczywiście ten taki wątek elitarny, który zawsze był u straussistów obecny, tak, koncepcja właśnie kształcenia dżentelmenów, którzy potem robią politykę, ale zachowują szacunek dla tego, co jest wyższe, chociaż tego dobrze nie rozumieją, bo to rozumieją tylko filozofowie, to jakby ludzie tacy o takim bardziej prostym, południowym podejściu do spraw politycznych od razu wyczuwali, że tam jest coś na rzeczy niedobrego i że to pachnie właśnie jakimś takim zamkniętym establishmentem. Więc szczerze mówiąc to jest tak, że to się po prostu teraz rozleciało ostatecznie, ale jakby, źródła tego podziału były obecne tam od samego początku. I jeszcze teraz nawiązując do tego, co powiedział Darek już w tej ostatniej wypowiedzi, znaczy kryzysu Stasis w wymiarze świata, zachodu, całości, to tutaj się zgadzam z tym, że rzeczywiście ten problem podmiotowości Polacy mają jakoś przemyślany, a przynajmniej stale obecny w naszej takiej podświadomości politycznej. I takie życie w sytuacji zagrożenia porządku, w którym żyjemy, albo w ogóle tego, że on jest, że wspólnota nie istnieje, istnieje, nie istnieje, znajduje się na granicy takiego upadku, to jest od czasu, znaczy od początku nowoczesności jakby stale obecna intuicja w polskim myśleniu. To jest tak, że to się zaczyna przecież w XVIII wieku i w Konstytucji 3 maja w preambule jest napisane, że musimy korzystać z tej chwili, którą, tej chwili
sprzyjającej fortuny, która nas samym sobie, sobie wróciła i że od jakby wysiłku nas wszystkich zależy przyszły rost istnienia ojczyzny. I biorąc pod uwagę fakt, że to jest testament upadłej republiki, który potem jakoś wyznaczył sposób myślenia na całą tę nowoczesność, no to rzeczywiście w nim jest zapisany ten dylemat podmiotowości. No i sama konstytucja jest też aktem na rzecz istnienia, zachowania wspólnoty politycznej w istnieniu. I potem przez w XIX wieku to jest stale obecny wątek nawet w literaturze, bo ja się zastanawiałem na przykład zawsze nad tym problemem ciągłości tradycji republikańskiej w Polsce, znaczy jak to się stało, czy można argumentować, że ta tradycja jest wciąż żywa mimo upadku republiki w XVIII wieku. I dochodzę do takiego, znaczy taką mam intuicję, że jeżeli można mówić o tej ciągłości, to właśnie dlatego, że ten dylemat podmiotowości istnienia i nieistnienia ojczyzny jest podstawowym dylematem republikańskim, a on nam potem przez całą nowoczesność towarzyszył właśnie dlatego, że tę podmiotowość utraciliśmy. Jak się weźmie trylogię Sienkiewicza, który jest takim nauczycielem politycznego myślenia Polaków, jednym z nauczycieli, no to jedna rzecz jest taka, że w ogóle to się wszystko dzieje przecież w połowie XVII wieku, czyli w momencie kryzysu, który historycy w ogóle uważają za początek końca tej republiki. Wszyscy bohaterowie działają w sytuacji radykalnego zagrożenia istnienia ojczyzny. Jakie są sposoby działania w takiej sytuacji, to pokazuje, nie wiem, wątek przed pana Zagłoby, który zostaje regimentarzem w Konfederacji w Potopie. Zostaje wybrany przez wszystkich tych towarzyszy ze szlachty i w związku z tym wysyła natychmiast listy do elektora brandenburskiego w imieniu Polski i zarządza rekwizycję dóbr na potrzeby wojska w okolicznych wsiach. To znaczy ten model działania w sytuacji zagrożenia ojczyzny jest zupełnie inny. To znaczy każdy, kto jest gotów stanąć w jej obronie, ma do tego chęć, zapał, staje się reprezentantem wspólnoty. To jest... Potem Tomasz Merta na przykład pisał o tym, jak ten konfederacki model działania jest obecny w tradycji Solidarności. Ale biorąc także, przywołując także inne teksty, ja na przykład w zeszłym roku, jak była premiera kolejnej odsłony Strasznego Dworu w teatrze naszym, zorientowałem się, że ta opera, o której się zawsze mówi, że jest taka do szpiku polska, ale ze względu na tańce, melodię, a libretto to jest raczej takie błahe. Ja się zorientowałem, że libretto jest w gruncie rzeczy zapisem tego podstawowego dylematu. To znaczy tam Stefan i Zbigniew składają śluby, nie takie śluby panieńskie jak u Fredry, które są pewną fanaberią, ale składają śluby kawalerskie, dlatego że chcą być zawsze gotowi na wezwanie ojczyzny. To się dzieje w XVIII wieku, kiedy ta ojczyzna się chyli ku upadkowi. A oczywiście libretto i opera powstały po powstaniu styczniowym, więc też w sytuacji takiego kluczowego przełomu. I jak się weźmie te kluczowe arie, prawda, w których, nie wiem, czy arie Miecznika, czy właśnie arie Stefana, to ten dylemat między życiem prywatnym a zaangażowaniem politycznym rzecz ojczyzny jest kluczowy. To też nie jest przypadek, że oni nie są jak Antoniusz i Kleopatra, to znaczy, że to jest z jednej strony wierność ojczyźnie, a z drugiej jakaś erotyczna namiętność wykraczająca poza wszystkie konwencje, tylko to jest pomiędzy życiem rodzinnym, tym takim soplicowym, tym, co mówiliśmy o ciepłej wodzie w kranie, co Platforma dobrze rozpoznała jako takie polskie pragnienie grillowania i takiego zwykłego, rodzinnego, codziennego życia, a zaangażowaniem rzecz wspólnoty. Na koniec się oczywiście okazuje, że żeby którąś z tych córek pojąć, to trzeba być też gotowym oddać życie za ojczyznę.
a znowu oni sami w sumie nie są zdolni tym kawalerskim trybem życia się zajmować, kiedy nie mają świadomości, że to, czego bronią, to jest właśnie ten polski wyjątkowy sposób życia. Ale wszystko, jak mówię, się rozgrywa w sytuacji znajdowania się na krawędzi istnienia i nieistnienia wspólnoty politycznej, więc to jest rzecz, którą my przerabiamy w literaturze, w tekstach, znaczy ona jest nieustannie obecna i w tym sensie rzeczywiście jest być może tak, że jesteśmy lepiej przygotowani do tych wyzwań, które są przed Zachodem. Bardzo dziękuję i wydaje mi się, że ciężko lepsze podsumowanie dyskusji i taką puentę dotyczącą książki. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować patronom medialnym tej publikacji, czyli Telewizji Republika, Frondzie Lux, portalowi wpolityce.pl, portalowi rebelia.pl, tygodnikowi Do Rzeczy i magazynowi Presję. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję panu profesorowi i dziękuję serdecznie państwu za udział w naszym spotkaniu. To ja bym chciał również bardzo serdecznie podziękować i wydawcy Teologii Politycznej za w ogóle propozycję wydania tego zbioru esejów, za jego przygotowanie, także za zorganizowanie tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję i panom za komentarze dotyczące książki, wszystkim państwu za obecność. Bardzo jestem tym wzruszony, że państwo przyszli i chcieli posłuchać, porozmawiać o tej książce. Dziękuję bardzo.